Siemanko w nowym odcinku z kary New York City na moim kanale. Dzisiaj dwa meczyki. Postanowiłem nie ryzykować, tak jak w ostatnim odcinku. Dzisiaj zagramy z Montrealem i z New York Red Bulls. Pod ostatnim odcinkiem był komentarz, jeden przytarzył, kupił Charlie'ego Musonda. No, powiem wam tak, no jeśli będę miał fundusze, jeśli on będzie chciał do mnie przejść, to mogę go kupić, nie ma problemu, nie ma problemu. Zobaczmy sobie. Tylko że mam nadzieję, że ajajaj, no i go nie kupię, bo jest na wypożyczeniu z Betisu, no tą karierę zacząłem w październiku. Więc no cóż, no na pewno nie teraz. Czy jeszcze w MLS-ie, to zobaczymy. Ja bym chciał zobaczyć, czy ma jakieś nowe oferty pracy. Tak jest, nowa, jedziemy. Do Norwegii bardzo chętnie. Nie wiem, myślałem na tym, że jak uda mi się zdobyć mistrzostwo w tej sezonie, to po prostu stworzę nową karierę. Mam pomysł na nową drużynę, więc no zobaczymy, jak to się okaże. Oczywiście w pierwszym składzie Zardes, nikt mi nic nie pisał o Nakamurze, ale i za niego dam 300 tysięcy. Dobra, Nakamurę podpisuję, nie ma bata, podpisujemy Nakamurę, 500 000, i z tym. Taki tam transfer, old schoolowy. Dobra, czas na pierwszy skut w tym spotkaniu. Montreal Impact będzie moim przeciwnikiem. Oje, trochę koszulki się będą tak moim zdaniem podobne. Dobra, was zapraszam na skróty. Pierwsze spotkanie w dzisiejszym odcinku. W naszej drużynie zadebiutuje Gyasi Zardes. Nowy nabytek, mam nadzieję, że spisze się jak najlepiej. Sprawdziłem jego statystyki przed tym meczem i w swoim byłym klubie zaledwie 3 bramki zdobył. Oby w naszym klubie był bardziej bramkoszczelny. Mamy tabelę, Montreal jest daleko na 6. miejscu, traci do nas aż 25 punktów. Duża strata, w ogóle jesteśmy liderami, oddalamy się od rywali. Nie damy im się dogonić. Nie ma bata. W Montrealu gra Didier Drogba jeszcze w FIFA. Najlepszy bilans wyjazdowy. 6 zwycięstw, 3 remisy, 0 porażek na wyjazdach. Ale Toronto też ma bardzo dobry bilans na wyjazdach. Tutaj nasza ekipa w pierdolu. Dobra, nie przeklinaj. Pirlo ma Mikel Lopez i Mister Bartek. Robi mega robotę. Montreal Impact. Jest Drogba. Tak, bez znam Cianiego, znam Oduro, znam. Ani chyba nikogo więcej. I Donadel. Donadel na pewno jest Włochem. Gra w lidze włoskiej. Tak było. Jest na naszych egranach. Jest na naszych egranach Zardes. Kamery zwrócone na nowego napastnika New York City. Od razu w pierwszej jedenastce. Nas mało zmian, oprócz Zardesa tak naprawdę nikogo nie zmieniłem. Zapomniałem dać na okę na Kamurę. Zdarza się i jedziemy ze skrótem spotkania. Let's go! Pierwsza dogodna sytuacja. Matalita odbiera piłkę, podaje Dawidowi, tem do Harrisona, tem do Zardesa. Zardes blisko zdobycia swojej pierwszej bramki w nowych barwach. To jeszcze nie koniec, ale Harrison zablokowany i tu niecelne podanie. 11 minuta, już 12, Pirlo, Lopez, Liskerut, nie podanie, tu Harrison, Zardes uwalnia się od obrony, Zardes w polu karnym, Zardes 1-0, ależ nim się fajnie gra, ale on jest zwinny, o wiele bardziej zwinny niż Mendoza, 1-0 dla New York City, debiutancka bramka Zardesa, spójrzmy jeszcze raz tu na raty, po raz drugi podał Harrison, świetne wykończenie lewą nogą Zardesa i czwarta bramka w tym sezonie Major League Soccer. Tutaj 32 minuta, Andrea Pirlo z rzutu wolnego. Andrea Pirlo podająca piłkę, ale Busch jest na posterunku. 40 minuta, Diskerud. Mena, co on tu robi? Do Zardesa, Zardes, ależ on to zrobił w polu karnym i druga bramka Zardesa w tym spotkaniu. Świetne wejście do zespołu ma Amerykanin. Mówmy jeszcze raz. Co robił tu Mena, to nie wiem, ale dobrze podał, tu piłka się odbiła do bronce i świetne wykończenie lewą nogą Zardesa. I to tyle będzie w tym spotkaniu, więcej się nie działo, wygrywamy 2-0. Świetny debiut Zardesa, co nie?
naprawdę dwie bramki. Takiego napastnika trzeba mi było. Zapomniałem dać na ławkę Franka, Lamparda i Nakamurę. Robię to teraz, żeby potem nie zapomnieć. No, na pewno Lampard nie będzie grał w pierwszym składzie, dlatego że no. Bardzo fajnie gra Lopez, Mikel Lopez, naprawdę świetnie mi się nim gra i nie mam zamiaru go zmieniać, tylko dlatego, że Lampard jest lepszy overallowo, bo naprawdę Mikel Lopez świetnie jest w formie, świetnej dyspozycji. Wydaje przytywanie i postanowiłem, że jednak zmienię poziom. Już nie będziemy grali na klasie światowej, tylko na poziomie legendarnym. Tylko gdzie te ustawienia są? Chciałbym tu to zmienić, moja kariera. Bo przed meczem boję się, że będę zapominał. Ale gdzie to jest? Kiedyś wszystko było łatwo, szybko, łatwo są ustawienia. Jakby nie było, zmieniamy na legendarny i zobaczymy, jak będzie nam się grało. Mamy już 27 punktów przewagi, no raczej nikt nas nie dogoni. Naprawdę kapitalna forma. Mamy jedną wiadomość, sprawdźmy. Ostatni mecz. Nie ma za co. Dobra, czas zrobić jakiś trening, bo rzadko robię treningi. Po prostu czasem zapominam. Po prostu trochę damy z Zardeza. Ale mogłówki. Po cholerę mogłówki to nie wiem. Kortyś. Szkoda będzie tych juniorów, jeśli odejdę po tym sezonie. No cóż, no. Takie życie. Mikel Lopez będzie chętnie potrenował. Ale damy ci odpocząć. O, brawo. A raczej oprócz jeszcze Orbelina Pinedy nie mam zamiaru pozyskać żadnego napastnika, zawodnika. A sądzę ma 35 lat. Dobra, kurna, po cholerę, źle ustawiłem ten trening, następne będą lepsze. No i Cortes ma upgrade, Zartes nie ma, szkoda, Bravo też nie ma. A naprawdę mało mu zabrakło, mogłem mu dać więcej treningów. I jedziemy do drugiego meczu w tym odcinku. Znowu z New York. Lukas dobyty przez Manchester City. Wow! W rzeczywistości już to widzę. No, Sandersowi spada refleks, wykopy. Jest, mamy! Orbelin Pineda w naszym składzie. Ole się jaram. Naprawdę jest mega gracz. Grałem w Ultimate nim. I co tam się nim gra? Co ta karta potrafi? Kupiłem Nakamurę. Kij z tym Nakamurą. Pineda. On będzie grał w pierwszym składzie. Ja wam to mówię, no jest taka, tak musi być. Shelton. Pineda gra w pierwszym składzie, nie ma bata. Spójrzmy na jego staty. 85 speeda, 91 zwinności. Reakcja, szybkość biegłość, wytrzymałość, siła trochę słaba. Wykończenie nawet niezłe. Długie podania, dalekie strzały, dobre podania, siły strzału. No, naprawdę to jest bardzo fajny piłkarz. Polecam go bardzo. On się dobrze rozwija w karierze. Na Sofie ma chyba do 83, ale to jest Sofie, można więcej z niego wycisnąć. Się bardzo cieszę z tego transferu. Fabinho z Atletico Madryt, no fajny transfer. Fabinho naprawdę w rzeczywistości jest mega piłkarzem. Tutaj oferta transferowa za Szenona Gomesa. Niestety nie sprzedam go. Chcielibyście mojego Gomesika. Nie ma bata, konferencja. Frofofo. Jedziemy dawać ten mecz z New York Red Bulls, gramy na nowym poziomie. Legendarny, no ciekawe co to będzie. Peru. Co? Miałem ocenę 86, spadła do 72? To są kurwa jakieś jaja? Ja rozumiem, że ja trochę wydałem pieniędzy w tym okienku, ale no. To są jakieś jaja, no. Nie mam pytań, dobra, jedziemy do meczu z New York Red Bulls, no. Gdzie mnie było, jest klasa legendarny i ja was zapraszam na skrót. Trzeci mecz w sezonie z New York Red Bulls, jak się nie mylę, ostatnie dwa wygraliśmy. Tak jak wcześniej mówiłem, gramy już na legendarnym poziomie. Mam nadzieję, że legendarny poziom to nie będzie jak 16-15, że komputer klepie sobie piłkę, klepie, 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 dlatego lepiej jest na klasie światowej, nie jest nie czuć wielkiej różnicy. Po prostu można pograć w piłkę. To jest naprawdę żałosne, co oni klepią, klepią, klepią. Jeszcze w tej FIFA mamy takie zasłonienie piłki. Myślę, że komputer może to wykorzystywać i tak będzie, to będzie nudno. Ale postaram się w ofensywie grać tak, żeby
stwarzać sobie sytuację. Pominąłem składy niechcąco. Chciałem przeklikać jak zwykle do składów, ale przeklikało się za daleko. Orbelin Pineda debiutuje w dzisiejszym spotkaniu. Najdroższy transfer okienka transferowego w wykonaniu New York City. Jak ten młody, utalentowany pomocnik z Meksyku spisze się w nowej drużynie. Pirlo tutaj jeszcze pobudza swoich kolegów. New York Red Bulls zaczyna na dole, będą składy drużyn. Znowu nic nie zmieniłem. Myślę, że w następnym spotkaniu trochę damy pograć innym Gomezowi, Martinezowi, może Frank Lampard. Nakamura jest na ławce. Nawet zagrał w tym meczu. Daj. Akcja New York Red Bulls. Od razu będzie w składzie, od razu będzie akcja w tym spotkaniu pierwsza dogodna. Naprawdę w tym spotkaniu mało się działo. No legendarny poziom, trzeba jednak się przyzwyczaić trochę do niego. Daj. Przyjęcie piłka Phillips. Kliasten strzela, ale broni Sander. Świetna interwencja naszego bramkarza. Druga połowa już. Pirlo, Zardes świetnie się uwolnił. Zardes i na klasie światowej myślę, że to podanie by przeszło naszego Miksa Diskeruda. Niestety się nie udało, ale mamy jeszcze rzut rożny. Dośrodkowanie. Allen strzela, broni bramkarz, to jest Czarnot. No szkoda, że nie dobił tego mocniej. I ostatnia akcja w tym spotkaniu. Tyle emocji jak na grzybach. Dośrodkowanie, wybicie piłki. I tutaj świetna obrona Sandersa. 0 do 0 kończy się to spotkanie. Nie udało się wygrać drugiego spotkania w tym odcinku. Remisujemy 0-0. Mało sytuacji, ale tak jak się mogłem spodziewać, komputer na legendarnym trochę dłużej przetrzymuje piłkę i trochę ciężej się z nim gra. Po prostu przyjmują prawie każdą piłkę. To jest trochę chore. Starałem się jak mogłem w pierwszej połowie, było większe posiadanie piłki o wiele dla gości, ale w drugiej połowie udało mi się częściej mieć przy piłce, ale niestety, tak jak mówię. Nagle, gdzie podawałem, był piłkarz rywali, gdzie podawałem, tu był tam. No ale to jest taka gra, jest właśnie na legendarnym FIFA. A teraz się tego niego trzeba się tego przyzwyczaić i oby w następnym meczu było lepiej. Nie straciliśmy bramki, więc też jest spoko. Nakamura w ogóle nie widoczny, puściłem go w ogóle. Chyba nawet piłki nie miał. No ciężej się gra, no, ale będziemy próbować, co nie? Tutaj trening, już końcówka tego odcinka. Matarita, taki jest fajny obrońca, żebym kupił go do tej innej kariery, naprawdę. Może Bravo w końcu będzie miał upgrade. Ty Bravo zupgrade'ować się nie umiesz? Ja pitole. Jakoś chyba miałem wiadomość, mam wiadomość. Jestem rozczarowany brakiem gry. No widzisz, Frank. No niestety, no. Nie zawsze będziesz grał. Ozil do Barcelony i następny mecz już z Colorado Rapids. Nie będziemy mieć sierpień. Oferta transferowa za Balaushi ciągną się dwie. Dobra, idź sobie do Helsinek. Helsinki kupują, oni chyba grają tylko w pucharach, nie ma ligi fińskiej. Lidze Europy itp. Adrian Silva do Romy za 38 baniek. No to już jest ciekawy transfer. No i w następnym spotkaniu rozegramy mecz z Colorado. I mecz pucharowy z Los Angeles Galaxy, ale w sierpniu jest dużo spotkań. Sierpień, wrzesień, październik i potem już playoffy. To tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie i do następnego.